Mateusz, nagrywamy. Nie widać, czy... Pokaż się do kamery. Przedstaw się ładnie. Powiedz, jak się nazywasz. Skąd pochodzisz, ile masz lat. A ja będę prowadził. Przecież niebezpiecznie jest. Niebezpiecznie jest prowadzić i rozmawiać do kamery. Wracamy właśnie z sądu, bo Mateusz się zaciął i nie wie, co mówić. Byliśmy się dowiedzieć, jak tam wygląda... Nasz status. Nasz status. Polegający... Na rejestracji. Nie, to głupio zabrzmiało. No. Status nie polega na niczym. Poszliśmy się dowiedzieć, jaki jest status naszego wniosku. O rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczywiście wiecie, jaka fundacja. Fundacja jaka? Czekaj. Możesz i ty. To jest nasz sygnał rozpoznawczy. Tak. To ma być M. Prawidłnie. Tak. No i co byśmy mogli wam powiedzieć? Będziemy nagrywać filmiki. Takie na przykład jak ten szybki filmik w samochodzie. Mateusz, pokaż się do kamery, bo cię nie widać w ogóle. No jestem. Za bardzo tam. Jestem. Musimy być obydwaj. Będziemy nagrywać takie filmiki różne, z różnych akcji. Będziemy na przykład w niedzielę nagrywać film w domu samotnej matki na Białęce. Ponieważ mają bardzo kiepskie warunki i chcemy im pomóc. Będziemy do tego organizować zbiórkę różnych rzeczy, ciuchów, środków czystościowych. Zrobimy tam reportaż, wrzucimy wam go. Zobaczycie, jak żyją tam ludzie, jakie mają problemy, czego im potrzeba. I dzięki temu będziecie wiedzieli, komu de facto pomagacie. Tak jest, poznacie wszystkie osoby, a przynajmniej postaramy się, abyście poznali większość osób, które tam przebywają. No i może dowiecie się czegoś więcej o nich, dlaczego spotkał ich taki los. Postaramy się wam przybliżyć jak najbardziej tę sytuację. Pojedzie z nami także Aleksandra, o której już pisaliśmy na naszym blogu, tak, czytacie. Która będzie naszą rzeczniczką. Przypomnę, młodzifilantropi.blogspot.com. Właśnie tak. No, no i będziemy wrzucać te filmiki, prawda? Bo nie skończymy mówić regularnie. Ale możecie też wysyłać do nas wiadomości na naszego maila i ty też możesz @gmail.pl, oczywiście bez polskich znaków. I możecie nas pytać o jakieś rzeczy. Możemy nagrywać filmiki, w których będziemy odpowiadać na wasze pytania. No i tyle chciałem dodać. Powiedz jeszcze o fanpage'u. A, no i mamy też fanpage'a na Facebooku, możecie nas polubić. Chciałbym, żebyście nas polubili, ale żebyście nam pomagali także. Nazywamy się Fundacja Możesz i Ty na Facebooku. I także mamy Instagrama, możecie obserwować nasze zdjęcia. Instagram Możesz i Ty bez polskich znaków, pisane razem, w małych liter. Wiadomo. I oczywiście Przedmożesz i Ty, taka małpka z takim ogonkiem, który się kręci. I nasze logo. Nasze logo Możesz i Ty, tak. M. Wiadomo. Siema.